Ponad 7 miliardów dolarów zrealizowanych strat na bitcoinie w zaledwie 3 dni. Co powinniście wiedzieć? Jakie jeszcze krótkoterminowe wydarzenia mogą być zagrożeniem na rynku kryptowalut? Oraz czy jest dobrym pomysłem, aby teraz sprzedać swoje kryptowaluty, żeby później odkupić je taniej? Cześć, z tej strony Piotr, witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym materiale zajmiemy się oczywiście tym, co dzieje się na rynku kryptowalut. A dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zarówno na wykresie, ponieważ cena bitcoina zjeżdża poniżej 18 tysięcy dolarów. Sprawdzimy, co mogło spowodować tak dynamiczne spadki, a powody naprawdę są dzisiaj konkretne. Następnie, oczywiście, zastanowimy się, czy w takich okresach, jakie dzisiaj mamy, są to momenty, kiedy powinniśmy żonglować naszym portfolio, czy też powinniśmy zachować spokój i dalej trzymać się. Swojej strategii. To i o wiele więcej w dzisiejszym materiale, także koniecznie, koniecznie zostań do końca. Pamiętajcie także, że na rynku kryptowalut jest coraz więcej oszustów, którzy podszywają się pod różnych twórców, także pode mnie. Więc jeżeli chcecie mieć pewność, że obserwujecie moje oficjalne konta, tutaj poniżej w opisie, pod każdym wideo znajdziecie linki do mojego oficjalnego Instagrama, Facebooka oraz Twittera. Znajdziecie tutaj także informacje na temat wszystkich rzeczy, które ja bym zrobił krok po kroku, gdybym faktycznie zaczynał. Od zera, więc jeżeli jesteś osobą początkującą, myślę, że warto tutaj zajrzeć oraz znajdziecie tutaj linki do giełd, z których ja osobiście. Korzystam. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku, kliknij teraz subskrypcję, pomyśl także o dzwoneczku, jeżeli chciałbyś, aby YouTube informował Ciebie, kiedy pojawią się nowe wideo na tym kanale. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne, wszystko co zobaczysz w tych materiałach są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę. I lecimy z tematem. Na początek standardowo szybki look na CoinGecko. I co tutaj mamy? Mamy Bitcoina za 21 170 dolarów. Ether także wraca ponad 1150 dolarów. Natomiast jeżeli spojrzymy na cały rynek w ciągu ostatnich 24 godzin, naprawdę jest zielono. Jednak oczywiście w ciągu kilku ostatnich dni tak nie było. I dzisiaj chciałbym się przyjrzeć temu, co mogło to spowodować. Tutaj mamy bardzo ciekawe wzrosty na Celsius Network. Są oczywiście ku temu konkretne powody. I o tym między innymi także dzisiaj nieco porozmawiamy. Omawiamy. Powiemy sobie o tym, czym jest dźwignia, czym może skończyć się dźwignia i dlaczego musisz być świadom, na jakim rynku dzisiaj inwestujesz. Przechodzimy do wykresu Bitcoina i co tutaj możemy zauważyć? Przede wszystkim jasną sprawą jest, że dzisiaj przetestowaliśmy ATH z roku 2017 i to tak naprawdę w historii Bitcoina nigdy się nie wydarzyło. I tutaj nie tylko przetestowaliśmy ten poziom, czyli poziom 20 tysięcy dolarów, ale zeszliśmy, mamy tutaj takiego dużego knota, do poziomu w okolicach 17 800. Dolarów. Dlaczego ten tutaj obszar jest tak bardzo istotny, jeżeli chodzi o samego BTC? Oczywiście z perspektywy samej analizy technicznej, mówimy tutaj o strukturze rynku długoterminowej. W przypadku Bitcoina mówimy tutaj od początku jego istnienia. Jeżeli testujemy jakieś makro wsparcie, które wcześniej było makro oporem, jest to bardzo znaczący poziom. Jest jednak tutaj coś jeszcze. Ponieważ jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda dzisiaj opłacalność kopalni kryptowalut, to możemy zauważyć, że średni koszt wydobycia jednego Bitcoina jest to 17600 dolarów I faktycznie bardzo blisko tego poziomu się odbiliśmy. Czy to oznacza, że faktycznie niżej nie zejdziemy. Absolutnie tutaj tego nie mówię, ponieważ wciąż, jeżeli chodzi o sprawy makroekonomiczne, geopolityczne, tutaj wciąż jest bardzo dużo niepewności. Zachęcam Ciebie, abyś miał nieco szerszy obraz. Obejrzyj sobie ostatni materiał, tam rozmawialiśmy dużo, dużo więcej na ten temat. Natomiast w historii Bitcoina mogliśmy obserwować, że faktycznie kapitulacja kopalni kryptowalut była bardzo często znaczącym. Momentem w historii bitcoina. Do monitorowania rentowności kopalni kryptowalut na TradingView możemy użyć wskaźnika, który nazywa się hash ribbons. Wchodzicie sobie tutaj w Indicator, wpisujecie hash ribbons i bierzecie pierwszego z brzegu. Zauważcie, jak to ma się sytuacja. Ten wskaźnik przytaczaliśmy na tym kanale już wielo wielo wielokrotnie. I tutaj mamy dwie linie. Mamy tutaj linię zieloną, która jest linią szybką i mamy linię tą szarą, która jest tak zwaną linią wolną. Czym jest ten w ogóle wskaźnik? Jest to średnia krocząca z 30 dni mocy wydobywczej zestawiona razem ze średnią kroczącą z ostatnich 60 dni. I w ten sposób możemy sprawdzić, jak zmienia się dynamika opłacalności kopalni kryptowalut. I dlaczego ten wykres jest tak bardzo ciekawy? Ano dlatego, że wielokrotnie. Kiedy ta krótsza średnio spadała poniżej tej długiej, oznaczało to, że kopalnie zaczynają kapitulować. A czym jest kapitulacja kopalni kryptowalut? Ano, jest to sytuacja, która mówi nam, że kopalnie kryptowalut, przynajmniej ich część, zaczyna operować na granicy Opłacalności, a wiele z nich po prostu musi się od prądu odłączyć i przestaje działać, ponieważ wydobywanie bitcoinów w ich przypadku nie jest już opłacalne. I o tyle o ile w przypadkach, kiedy mieliśmy tak zwany okres kapitulacji, nie był to zawsze moment, który szedł w parze z ceną, co oczywiście oznacza, że w momencie, kiedy mieliśmy kapitulację, cena nie zawsze podążała dalej w dół. Natomiast odwrotna sytuacja jest, kiedy mamy krosa. Powrotnego, czyli kiedy ta linia ponownie wraca ponad linię 60 średnią kroczącą, ponieważ tutaj, praktycznie w każdym jednym przypadku, czy miało to miejsce tutaj, czy tutaj, w roku 2021, czy tutaj w roku 2020 następnie po kilku dniach, lub nawet po kilku tygodniach, następowały. Kolejne wzrosty. Na tym jednak etapie zauważcie tutaj z bliska, że póki co te dwie średnie kroczące raczej się od siebie rozchodzą, co oznacza, że wciąż wiele kopalni kryptowalut ma problemy. A znowu, historycznie, jeżeli kopalnie kryptowalut mają problemy, tutaj mamy więcej na rynku niepewności i tym samym zwiększa nam się prawdopodobieństwo na brak kolejnych wzrostów, przynajmniej w krótkim terminie. Natomiast kiedy ten wykres dla nas, dla inwestorów w kryptowaluty, staje się nieco bardziej pozytywny? Ano wtedy, kiedy faktycznie te dwie linie Ponownie zaczną się wschodzić do siebie. Wtedy, łącząc to z innymi rzeczami, które mamy na rynku, jak najbardziej będziemy mieli dość pozytywną sytuację. Póki co, tej pozytywnej sytuacji jeszcze nie ma, aczkolwiek, jak już wspomnieliśmy wcześniej, z perspektywy samej struktury rynku, dobrze jest, że tutaj ten poziom wybroniliśmy i na ten moment, poprzedni tydzień zamknął się na poziomie w okolicach 20 500 dolarów, czyli ponad poziomem poprzedniego ATH z roku 2017. Dzisiaj jednak wiele osób woła 15 000, 12 000, 10 8, a nawet 6 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina i podejmuje decyzję, aby wyprzedać swoje kryptowaluty w tym momencie, aby odkupić je taniej. Dzisiaj między innymi chciałbym także i o tym porozmawiać, ponieważ takie komentarze pojawiają się także pod moimi materiałami, ponieważ chciałbym, żebyś zrozumiał, z czym wiąże się taka decyzja. Zacząć oczywiście musimy od sentymentu, a ten sentyment jest negatywny i jest najbardziej negatywny w całej historii funkcjonowania Bitcoina. Nigdy tak długo nie byliśmy poniżej poziomu 10. Co to dla nas tak naprawdę oznacza? Oznacza to tyle i aż tyle, że większość ludzi na tym rynku się boi, i dzisiaj ich decyzje są dyktowane właśnie strachem. Dodatkowo warto dorzucić sobie ten wykres i mieć także świadomość, że dzisiaj mamy ATH, mamy prawie 19 milionów adresów, które są na minusie, i nigdy tak wiele adresów, tak wiele osób nie było na minusie podczas inwestycji w bitcoina. Teraz, jeżeli miałbyś spojrzeć historycznie i inwestować pod sentyment na rynku, tak naprawdę. Naprawdę, tutaj wniosek jest bardzo prosty, i tutaj założę się, że większość z Was wie już o co chodzi. Mianowicie, kiedy na rynku większość ludzi jest na proficie, czyli mamy praktycznie 100% adresów, które są w proficie, inwestowanie w tym momencie wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. Następnie, odwrotną sytuację mamy, kiedy dochodzimy do ATH z drugiej strony, kiedy dochodzimy do momentów, kiedy rynek kapituluje. Wiele osób, nawet jeżeli jeszcze nie sprzedało, to w tym momencie trzyma swoje bitcoiny na dużej stracie. Historycznie Inwestowanie w momentach, kiedy większość ludzi na rynku się boi, długoterminowo okazywało się najlepszą decyzją, i tym samym sprzedawanie w tym momencie wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, ponieważ na ten moment można powiedzieć śmiało, że jesteśmy bliżej dołka niż dalej. Na obecną chwilę Bitcoin spadł 75% od swojego ATH, a patrząc na to, w jaki sposób odbywa się adopcja rynku kryptowalut, czy chociażby jak wyglądała adopcja internetu i jak radziły sobie spółki technologiczne po krachu, w roku 2000 każda kolejna korekta, każda kolejna bessa opiewała na coraz mniejszy. I tym samym tutaj, będąc 75% od ATH, porównując to z rokiem 2017-2018, gdzie później mieliśmy spadki o 85%, jesteśmy co prawda blisko tego poziomu. Jednak mam nadzieję, że zdecydowałeś sobie sprawę, że biorąc pod uwagę ilość użytkowników, która cały czas w sieci Bitcoina rośnie, prawdopodobieństwo tak głębokich spadków po prostu jest niskie. Nie oznacza, że szans na spadki nie ma, to jednak wciąż, opierając się na prawdopodobieństwie, powinniśmy raczej skupiać się na optymalizowaniu naszych ruchów. A moim zdaniem, absolutnie optymalizacją nie jest sprzedawanie właśnie w takich momentach, ponieważ cały czas mamy tutaj pewne koszty alternatywne. Mianowicie mam na myśli, kiedy w tym momencie sprzedajesz, mam nadzieję po prostu, że będziesz świadom tego, że jeżeli potencjalnie faktycznie odbiliśmy się teraz od dna, nie będziesz mógł kupić Bitcoina taniej. Z tym to właśnie się wiąże. Niby takie proste, a jednak dla wielu skomplikowane, ponieważ wiele osób nie bierze tejże właśnie konsekwencji pod uwagę. Koniec końców wszystko także będzie się opierać, jakim ty inwestorem jest. Jeżeli jesteś inwestorem krótkoterminowym, taka spekulacja może mieć sens. W moim przypadku, kiedy myślę o Bitcoinie na przestrzeni kolejnych 5, 10, 15, 20 lat, dla mnie są to momenty, kiedy raczej myślę o kupnie, niżeli o sprzedaży. I tak jak w ostatnim wideo Wam mówiłem, ja swoją strategię zmieniam i cały czas tej strategii się utrzymam. Co oznacza, że większa część reszty moich stablecoinów cały czas regularnie teraz na rynek wpływa. Oraz postanowiłem także, że spora część moich zarobków we fiatach także na rynek kryptowalut wraca, także pod strategię czyli teraz nieco bardziej agresywnie, nieco częściej, nie czekając na jakieś konkretne poziomy. Jakie jednak kryptowaluty biorę pod uwagę? W tym momencie są oczywiście głównie cały czas Bitcoin. Jest to także Ether, jest to także BNB i kilka mniejszych ekosystemów. Mamy myśl tutaj m.in. Kronosa. Jednak dlaczego akurat te kryptowaluty i dlaczego chociażby samo BNB? I tutaj chciałbym się chwilę skupić na tym, jak chociażby wygląda wykres Binance Coina właśnie do Bitcoina. I jest to jeden z najlepszych altcoinów, które prezentują się w ten sposób właśnie w parze do BTC I, i póki co trzyma się naprawdę bardzo, bardzo dobrze, gdzie od ATH mamy zaledwie spadek 14%, oczywiście mówimy o wycenie w BTC, gdzie chociażby porównując to do ETH mamy w przypadku ETH spadek od tego szczytu o jakieś 45%. Procent. Co oznacza, że oczywiście Binance Coin radzi sobie bardzo, bardzo dobrze. Teraz, dlaczego ten coin tak sobie dobrze radzi i dlaczego, moim zdaniem, ma spore szanse, żeby radzić sobie bardzo dobrze w kolejnych latach i być może nawet dekadach, czego oczywiście im życzę? Ano dlatego, że jeżeli mówimy o wartości jakiegoś coina, musimy brać pod uwagę kilka różnych czynników: ruch w danej sieci, ilość portfeli, wolumeny, ale także rozwój danej sieci, czyli liczba użytkowników, jaka tutaj przychodzi, oraz liczba. Deweloperów, która chce budować tutaj swoje aplikacje, i tutaj, jeżeli spojrzymy sobie na aplikację DAP Radar, wejdziemy sobie w ETH, możemy zauważyć, że mamy tutaj 134 podstrony z różnymi aplikacjami. W przypadku Binance Chaina zauważcie, że tych podstron mamy dużo, dużo więcej, i tak samo liczba użytkowników, chociażby na samym Pancake Swapie, jest to 2,2 miliona użytkowników w ciągu ostatnich 30 dni. I znowu tutaj nie chcę umniejszać Ethereum, ponieważ tutaj co prawda użytkowników mamy dużo, dużo. Mniej, to jednak wolumeny są dużo bardziej znaczące. Chociażby na samym Uniswapie zauważcie 130 miliardów dolarów, a tutaj w przypadku samego pancake PancakeSwapa mamy 3,4 miliarda dolarów. To jednak z punktu widzenia deweloperów, moim zdaniem, ci, którzy chcą budować aplikacje, chcą budować aplikacje przede wszystkim dla osób, które gdzieś już są, a w przypadku sieci Binance Chain tutaj cały czas zauważamy wzrost. Dodatkowo także Binance Labs, i tutaj oczywiście znowu, disclaimer to nie jest materiał, Sponsorowany. Sam inwestuję w BNB, mam go już od bardzo, bardzo długiego czasu i od niedawna znowu zacząłem go akumulować, o czym także Was tutaj informowałem. Binance Labs jest to oczywiście przedsięwzięcie, które ma na celu inwestować w bardzo młode projekty. I tutaj mamy już sporo bardzo dużych, udanych inwestycji, sporo ciekawych aplikacji, które się wybudowały. To jednak Binance Labs tutaj nie zwalnia. I tutaj Binance cały czas chce inwestować w nowe projekty. Wcześniej Binance Labs inwestowało w takie projekty jak Polygon, Perpetual Protocol, Injective Protocol oraz inne, które możecie tutaj zauważyć. Teraz inwestuję w kolejne projekty i znowu nie mówię, aby w te projekty tutaj inwestować, czy chociażby mówimy tutaj o niższej infrastruktur DeFi, Gaming i Metaverse, to jednak wiedz, że pomimo tego, co dzisiaj widzimy na wykresie, od środka na rynku kryptowalut wciąż jest bardzo dużo kapitału, wciąż jest także bardzo dużo ludzi, którzy chcą tutaj właśnie pracować. Kiedy na rynku pojawiają się nowi deweloperzy, nowi inżynierowie, w wielu przypadkach nie chcą Wchodzić na bardzo zatłoczony rynek tradycyjnych aplikacji, ponieważ tam wybić sił jest bardzo trudno. Mam nadzieję, że w tym momencie rozumiecie ten aspekt psychologiczny. Wolą dać sobie szansę na rynku, który wciąż ma bardzo duży potencjał, na którym bardzo wyraźnie możemy zauważyć efekt sieciowy, co także zwiększa ich szansę na to, aby odnieść na tym rynku sukces. Więc, jeżeli dorzucimy do tych wszystkich informacji także kapitał ludzki, który chce tutaj się rozwijać przed kryptowalutami, zwłaszcza przed ekosystemami, które stawiają na właśnie takie inwestycje na właśnie taki rozwój. Kolejne lata wciąż są bardzo, ale to bardzo obiecujące. Rekordowe podniesienie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych stało się faktem. W zeszłym tygodniu Fed podniósł stopy procentowe o 75 punktów bazowych, czyli o 0,75%. Jest to najwyższa podwyżka od 1994 roku i tym samym oczywiście rynek kryptowalut także zareagował. Jest jednak tych powodów więcej, dlaczego mieliśmy takie tąpnięcie i mam nadzieję, że po tym materiale będziecie wiedzieć dokładnie, dlaczego rynek kryptowalut tak mocno się waha. Jednak z drugiej strony mam nadzieję, że także po pozwoli wam zrozumieć, dlaczego jest to dobre, że faktycznie mieliśmy tak duże spadki. Cały czas musimy mieć na uwadze, jak radzi sobie rynek tradycyjny. Jestem mega ciekaw, jak rynek S&P 500 dzisiaj się otworzy, ponieważ jak możecie zauważyć, cały czas mamy serię coraz niższych dołków i coraz niższych górek, co oznacza, że oczywiście jesteśmy w trendzie spadkowym. Z kolei w przypadku indeksu dolara mamy tutaj wybicie kolejnego szczytu, to jednak póki co dolar nieco nam zawraca. Jesteśmy na poziomie 104, to jednak jeżeli weźmiesz pod pod uwagę fakt, że siła dolara odwrotnie koreluje z ceną bitcoina i tym samym z całym rynkiem kryptowalut, co oznacza, jeżeli dolar się umacnia, w tym momencie kapitał odpływa z rynku kryptowalut i rynek kryptowalut słabnie. Więc naszym zadaniem jest ocenić prawdopodobieństwo, czy dolar ma szansę dalej się umacniać, ponieważ jeżeli tak, to na rynku kryptowalut wciąż możemy oczekiwać naprawdę nieprzyjemnych sytuacji. Na ten moment, z punktu widzenia struktury, jesteśmy cały czas powyżej poprzednich szczytów, co wciąż dla rynku kryptowalut oczywiście dobre nie jest. I rynek tradycyjny, tak samo jak rynek kryptowalut, podąża dokładnie tym samym szlakiem. Tych zagrożeń potencjalnych, zwłaszcza krótkoterminowych, jest więcej. Głównym z nich dzisiaj jest zdecydowanie pierwszy ETF na bitcoinie do shortowania bitcoina. I jest to narzędzie o tickerze BT, które dzisiaj jest listowane na nowojorskiej giełdzie papierów. Od dzisiaj pojawia się narzędzie, które faktycznie daje w uregulowany sposób możliwość grania przeciwko Bitcoinowi. I teraz mogłoby się wydawać, że jest to sytuacja negatywna, ponieważ oczywiście jeżeli pojawia się maszyna do shortowania BTC, faktycznie otwiera to bramkę dla wielu osób, aby jeszcze bardziej spekulować na jego cenie. Jednak czy faktycznie może to się wydarzyć? Nie wiem czy pamiętacie sytuację w roku 2017, kiedy wiele osób oczekiwało, że CME, czyli Chicago Mercantile Exchange, kiedy wypuszczało kontrakty na Bitcoinie. Wiele osób uważało, że skoro instytucje będą mogły teraz inwestować w BTC, będzie to sygnał pozytywny. Jednak jak to się zakończyło, mam nadzieję, że pamiętacie, mamy tutaj 17-18 grudzień. Zauważcie, mamy szczyt na BTC. Następnie w roku 2021 mieliśmy pierwszy ETF bazujący na futuresach w Stanach Zjednoczonych. Jego start był 19 października właśnie tego roku. Co wydarzyło się z ceną BTC? Byliśmy dokładnie. Tutaj na szczycie w okolicach 66-69 tysięcy dolarów. Następnie widzicie, co się wydarzyło. Więc teraz pytanie jest: czy przypadkiem takich wydarzeń nie powinniśmy czytać odwrotnie? Oczywiście tutaj czas pokaże. Pytanie jest jednak: kto będzie chciał shortować bitcoina w momencie, kiedy jesteśmy już 75% od szczytu? Rynek krypto realizuje ponad 7 miliardów dolarów strat w zaledwie 3 dni i to tylko i wyłącznie na samym Bitcoinie. Zauważcie ten szczyt, jaki tutaj mamy, podczas tych spadków, które właśnie teraz miały miejsce, spowodował, że na rynku mamy kolejny niechlubny Rekord. Co prawda, historycznie takie rekordowe realizowanie strat nie oznaczało końca bessy, ale bardzo często mówiło nam o potencjalnym lokalnym dnie. Natomiast dzisiaj chciałem się skupić na tym, co powoduje, że na rynku mamy tak duże straty i dlaczego te straty akurat dzieją się w tym momencie. Na początek myślę warto sprawdzić jak wygląda open interest na rynku Bitcoina historycznie oraz jak wygląda teraz. Zauważcie, że właściwie od początku tutaj tych wzrostów w roku 2020 mamy gigantyczny open interest. Co oznacza, że ludzie wysyłają dużo więcej środków na giełdy z dźwignią po to, aby dopalić nieco swoje inwestycje i to faktycznie miało miejsce przez tutaj cały 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 Okres. Dopiero teraz możemy zauważyć dość duże spadki, co nam mówi, że sporo pozycji po prostu zostało tutaj. Polikwidowanych. To jednak oczywiście jest tylko część historii. W tym momencie po prostu chciałbym podkreślić, jak niebezpiecznym jest używanie dźwigni na rynku kryptowalut. Czy to zwykłej dźwigni, gdzie po prostu otwieracie swoje pozycje i sobie codziennie tradujecie, czy też dźwigni finansowych, jakie są umożliwiane poprzez DeFi. DeFi, czyli zdecentralizowane finanse, umożliwiają dzisiaj pożyczanie pieniędzy pod zastaw kryptowalut. Tak samo jak w tradycyjnej bankowości możemy pożyczyć pieniądze pod zastaw chociażby swojej nieruchomości, tak samo możemy zrobić na rynku. Rynku kryptowalut. W przypadku DeFi jednak pożyczającym bardzo często może być firma prywatna lub osoba indywidualna taka jak ja czy ty. I na różnych protokołach możemy dostarczać płynności tak po prostu, aby inni mogli nasze środki pożyczać, zastawiając tam swoje Kryptowaluty. I dlaczego ten rodzaj dźwigni dla cen na rynkach kryptowalut jest tak bardzo, ale to bardzo niebezpieczny? Najpierw jednak mały przykład, tak po prostu, abyś miał szeroką perspektywę. Załóżmy, że ktoś dzisiaj chce pożyczyć 100 tysięcy dolarów pod zastaw swojego BTC? Różne projekty, różne protokoły wymagają dzisiaj, abyś dał pod zastaw dwukrotność tego, co pożyczasz. Więc zastawiasz 200 tysięcy w Bitcoinie, żeby pożyczyć 100 tysięcy dolarów. Być może zadasz sobie pytanie, po co w ogóle ktoś miałby pożyczać? Pieniądze pod zastaw swoich bitcoinów. Sprawa tak naprawdę jest bardzo prosta. Osoby, które pożyczają na rynku kryptowalut pod zastaw swoich krypto, robią to, ponieważ uważają, że względnie jest niskie prawdopodobieństwo na spadek wartości krypto, które zastawiają, zakładając, że za pożyczone pieniądze kupią bitcoiny o wartości 100 tysięcy dolarów, a wartość bitcoina się podwoi. W tym momencie sprzedają bitcoina, biorą 200 tysięcy, oddają stówkę i stówkę mają na czysto w proficie. I oczywiście oprócz tego wciąż mają swoje 200 tysięcy w BTC. I tutaj wszystko naprawdę wygląda pięknie, ładnie do momentu, kiedy na rynku kryptowalut nie mamy większych spadków. Wiecie jednak, że w DeFi ta dźwignia także opiewa na miliardy dolarów. I jakie to ma dalej konsekwencje? Ostatnio oglądałem materiał od Dana Helda na YouTubie, który mówił o tym, że jest prawdopodobieństwo, że Celsius, który jest pośrednikiem rynku DeFi, brał środki od swoich klientów po to, żeby pożyczać je osobom, które faktycznie te środki chcą pożyczyć. Z drugiej jednak Strony pożyczkobiorcy, którzy uiszczali tak zwane collateral, czyli ten swój zastaw pod swoją pożyczkę, Celsius ponoć część z tych środków brał, aby samemu na rynku tradować. Jeżeli tak faktycznie było, wyjaśnia nam to niewypłacalność Celsiusa w momencie, kiedy ceny tak nisko padły, ponieważ sprawa jest tak naprawdę teraz bardzo oczywista. W momencie, kiedy nawet jeżeli ktoś chciałby spłacić swoją pożyczkę, nie może odzyskać swojego zastawu, ponieważ ten zastaw także ma kłopoty. Mam nadzieję, że do tej pory nadążacie i ma to dla Was sens. Na DeFi Explore możemy zauważyć, że dług Celsjusza jest to około 225 milionów DAI, czyli prawie ćwierć miliarda dolarów. Natomiast zastaw, jaki tutaj mamy, jest to 24 tysiące bitcoinów. I wiedz, że kilka dobrych tysięcy. Bitcoinów zostało dorzuconych właśnie w okolicach połowy czerwca. Dlaczego to jest tak bardzo istotne? Ano dlatego, że staje się to po raz kolejny na rynku kryptowalut zagrożeniem. Dlaczego dopłacili? Ponieważ otrzymali tak zwany margin. Call. Margin call jest to sytuacja w momencie, kiedy wartość twojego zastawu znacząco się zmniejsza i firma, która pożyczyła tobie pieniądze, obawia się, że nie będziesz w stanie pożyczki spłacić. Więc masz dwa wyjścia: albo dopłacasz do swojego zastawu, zwiększając go i zabezpieczając bardziej swoją pożyczkę, albo firma twoją pozycję likwiduje, czyli bierze twoje kryptowaluty, które zastawiłeś i na rynku sprzedaje po to, aby ten dług pokryć. Mam nadzieję, że ma to dla Was sens. W tym momencie te 24 tysiące bitcoinów zostałoby zlikwidowane na poziomie 13600 dolarów. I tutaj mam nadzieję, że zaczynają się w Tobie łączyć kropeczki, dlaczego dźwignia jest tak bardzo niebezpiecznym narzędziem na rynku kryptowalut i dlaczego przez dźwignię właśnie mamy tutaj tak duże wahania, ponieważ nawet zakładając, jeżeli mielibyśmy dojść do poziomu 13600 dolarów, oznaczałoby to, że kolejne 24 tysiące bitcoinów w tym właśnie momencie znowu zrzucone by było na rynek w bardzo krótkim okresie. Czasu. Dlatego właśnie między innymi na rynku kryptowalut mamy tak duże wahania. Wiecie jednak, że w ostatnim okresie bardzo duży fundusz hedgingowy, który opiera się na kryptowalutach, tak zwany Three Arrows Capital, także miał wiele różnych margin callów, które niestety nie zostały uzupełnione i takie projekty jak BlockFi, gdzie część inwestycji 3 Arrows Capital przechowywało, musiało zastawę tego funduszu po części zlikwidować. I tym samym mam nadzieję, że zaczynacie rozumieć, czym są kaskadowe likwidacje, kiedy i ktoś Ktoś wie, że jakaś firma, jakaś duża instytucja, która nie daj Boże jest wrogiem innego projektu, który do tego ma wystarczające środki, aby rynek nieco zepchnąć, ponieważ wiedzą, że od pewnego poziomu cenowego dana firma będzie musiała swój zastaw zlikwidować, po prostu to robią. Tych jednak firm jest dużo więcej, dużo więcej firm pobrało dużo większe pożyczki, na które mogli sobie pozwolić. Nie wzięli pod uwagę, że rynek kryptowalut mógł tak nisko spaść, co powoduje oczywiście coraz to kolejne, coraz to kolejne likwidacje. I dlaczego? dlaczego mówię, że jest to dobre dla rynku kryptowalut długoterminowo, ponieważ bardzo często pojawiają się takie heheszki w komentarzach, kiedy mówimy o analizie on-chain, kiedy patrzymy jak wyglądają portfele, jak wyglądają hodlerzy, ponieważ na tych danych widzimy bardzo wyraźnie, że realny popyt na długoterminowe trzymanie Bitcoina po prostu jest. Drugi jednak strony, na tak mocno przelewarowanym rynku są siły, które zwłaszcza krótkoterminowo mogą tutaj ceny spychać i nie ma krótkoterminowo tak dużego popytu, aby móc nadrobić podaż, która właśnie Wynika z tychże likwidacji. Mam nadzieję, że będzie to dla Was pomocne. Mam nadzieję, że to da dla Was taką perspektywę tego, żeby z jednej strony podchodzić do DeFi z bardzo dużą ostrożnością, z drugiej jednak strony, żeby mieć świadomość, na jakim rynku inwestujecie. Natomiast te spadki i te wszystkie likwidacje są dla rynku kryptowalut dobre, ponieważ czyszczą się z osób, które używają zbyt dużych dźwigni. Czyszczą się z kredytu i tym samym rynek na nowo może zacząć nabierać normalności. 那个。 Organicznego rozpędu. Wciąż jednak wiecie, że jednym z większych zagrożeń jest pozycja MicroStrategy, która to wzięła pożyczkę pod zastaw bitcoinów. Wzięła pożyczkę o wartości 205 milionów dolarów i właśnie w okolicach 21 tysięcy dolarów ponoć mieli otrzymać tak zwanego Margin Cola. Jednak Michael Saylor twierdzi, że tego nie otrzymali i tutaj mówi on bardzo jasno i bardzo wyraźnie, że mając tak dużą liczbę bitcoinów, będą gotowi do tej pozycji dokładać tak długo, jak będzie to potrzebne. Jednak Mając na koncie około 120-130 tysięcy BTC, cena musiałaby zjechać do poziomu 3,5 tysiąca dolarów, żeby cała pozycja MicroStrategy została zlikwidowana. Nie wiem jak Ty, ale ja osobiście uważam to za bardzo mało, ale to mało prawdopodobne. W ostatnich dniach także rosną obawy na temat tego, co dzieje się wokół Tetera, ponieważ Tether ostatnio spalił kilka miliardów USDT. Co oznacza oczywiście, że ktoś robi tak zwany cash out. W przypadku stablecoinów, jeżeli chcesz wejść na rynek kryptowalut, a jesteś dużą instytucją, musisz zrobić to przez USDT, USDC, BUSD lub przez jakiegoś innego stablecoina. Więc idziesz do jakiejś firmy, która danego stablecoina stworzyła, dajesz powiedzmy 100 milionów dolarów i w zamian otrzymujesz 100 milionów dolarów właśnie w danym stablecoinie. I w momencie, kiedy chcesz wyjść, wracasz do tej firmy, oddajesz im z powrotem 100 milionów USDT, a oni wypłacają tobie 100 milionów USD. Mam nadzieję, że ma to dla Was jak najbardziej sens. Zauważcie jednak, że tutaj od szczytu 83 miliardów dolarów mamy spadek na dolarów 68 miliardów, co oznacza, że rynek Tetera skurczył się o 15 miliardów dolarów. I na ten moment oznacza to, że faktycznie ktoś się skeszował na tyle i tyle pieniędzy, tutaj faktycznie Teter wypłacił. Obawy jednak, które krążą wokół Tetera opierają się o jego rezerwy. Około rok temu mieliśmy tutaj taki pierwszy oficjalny raport, gdzie Teter pokazał, gdzie trzyma swoje środki. Ponieważ że faktycznie mówimy tu o wydawaniu realnych dolarów w postaci USDT. Fajnie, żeby faktycznie z tyłu rezerwy były 1 do jednego. I tutaj ponoć są, jednak nie wszystko jest w gotówce. Prawda jest taka, że w gotówce przynajmniej na rok 2021 było bardzo, ale to bardzo mało, ponieważ niecałe, zaledwie 4%. Pozostałe są to m.in. obligacje korporacyjne czy też obligacje skarbowe. Więc ryzyko Tetera wygląda następująco. Jeżeli duża liczba osób jednorazowo zgłosiła się by po wypłaty, istnieje takie ryzyko, że Teter nie będzie w stanie upraćować. Płynąć swoich środków wystarczająco szybko, co oczywiście spowodowałoby, że wiele osób, które mają Tetera, którym by Tetera został, zaczęłyby go panicznie wyprzedawać do innych stablecoinów, co oznaczałoby, że cena Tetera utraciłaby Pek. Dolarowy. A to oczywiście, jak się domyślasz, chociażby po UST, dobrym dla rynku kryptowalut by nie było. UST, który był dużo mniejszym stablecoinem, spowodował gigantyczną dewastację na rynku kryptowalut. W przypadku tak zwanego upadku Tetera, czyli depegu Tetera, tutaj konsekwencje byłyby dużo, dużo, dużo gorsze. Są jednak rzeczy, których wiele osób pod uwagę nie bierze. Mamy na rynku także inne stable coiny i zauważcie, mamy tutaj USD coina, który jest regulowany w Stanach Zjednoczonych, którego to kapitalizacja rynkowa cały czas się zwiększa. Więc dominacja względnie ryzykownego stable coina zaczyna maleć, a rośnie nam dominacja tego, który dzisiaj jest jednak wybierany częściej niż USDT. Mam nadzieję, że ma to dla Was sens i tym samym to ryzyko moim zdaniem długoterminowo cały czas się zmniejsza. Osobiście nie zdziwię się, jak na przestrzeni kolejnych kilku miesięcy, kilku kwartałów USDC wybije się na miejsce numer jeden, jeżeli chodzi o pozycje w stablecoinach. I czym mniejsza oczywiście dominacja niepewnych stablecoinów, tym więcej pewności na całym rynku kryptowalut. To jednak po prostu wiedzcie, bądźcie świadomi, że takie zagrożenie istnieje i być może jest dobrym pomysłem, aby nie trzymać zbyt wielu środków jednak w USDT. Moim subiektywnym zdaniem, niewypłacalność tetera jest bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobna, a ogólna niewypłacalność na całym rynku kryptowalut tym bardziej jest mniej prawdopodobna, ponieważ stablecoinów mamy dużo, dużo, dużo więcej, a wciąż jesteśmy raczej w fazie rozwoju, gdzie wciąż sporty kapitału jednak zostaje. Ja osobiście jestem przekonany, że nie dojdziemy do momentu, gdzie wszyscy nagle będą chcieli wychodzić z rynku. Kryptowalut. Tutaj jednak to ryzyko sam dla siebie musisz oszacować i sam dla siebie podjąć w oparciu o to odpowiednie decyzje. Więc także jednak, że w ostatnich tygodniach, miesiącach trwają bardzo dynamiczne rozmowy właśnie w oparciu o regulację rynku kryptowalut, jednak na początek głównie stablecoinów. I nie jest to robione po to, wbrew pozorom, aby po prostu ten rynek zdominować przez instytucje. Jest to robione po to, aby instytucje w ogóle legalnie mogły na rynku kryptowalut się. Pojawić. Więc z jednej strony, choć zwolennikiem regulacji nie jestem, zwłaszcza w zdecentralizowanym świecie, to jednak zdaję sobie sprawę, jak istotne regulacje są. Są one potrzebne nie tylko po to, aby więcej kapitału na ten rynek mogło wpłynąć, ale przede wszystkim, aby z czasem takich sytuacji, jakie mieliśmy z Celsjuszem, z Luną, było coraz, coraz więcej. Coraz mniej. Nowy na kanale: Łapstery darmowych poradników, darmowych szkoleń, które pomogą to je wystartować na rynku kryptowalut przede wszystkim z głową. Natomiast nowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki, wielkie, trzymaj się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.